Cześć! Zanim zagramy w grę, przystosujemy jej kolor, aby odpowiadał bardziej lokalizacji, gdzie się znajdujemy. W tym przypadku to jest loch. Na razie jest oświetlony dosyć bladym światłem, a światło wpływa na gracza podczas gry. Składowe plaży, no to na razie mamy dwa boksy, Player Starta i Point Lighta, czyli światło. Zajmiemy się właśnie światłem. Jest to żarówka, która znajduje się tutaj. Ma swoje położenie na świecie. Ma swoją siłę świecenia, swój kolor świecenia, swój zasięg. Mnie jednak interesuje temperatura barwowa. A więc włączę Use Temperature, aby móc ją ustawić. Temperatura barwna w zależności od otoczenia lub miejsca działania się gry jest różna. Tutaj na przykład jest kosmos, jest bardziej błękitne otoczenie. Na plaży jest bardziej ciepłe, czerwone otoczenie. Jeżeli zwiększymy temperaturę barwową, uzyskamy błękitny kolor, zimny kolor. Lochy może są zimne, ale dla nas lepiej będą wyglądały, jeżeli oświetlimy je lekko ciepłym kolorem. Wyglądają wtedy bardziej naturalnie. Dla Europejczyków ten kolor jest ciepły i bardziej pożądany niż dla innych miejsc, gdzie można w gry grać. Jeżeli naciśniemy strzałkę, przywrócimy wartość domyślną. Jednak dla mnie wartość najlepsza to są 4400. Zapiszmy planszę i możemy w nią teraz zagrać. Widzimy, że jest ciemno, to może zanim zagramy, sklonujmy jeszcze światło. Klonuje się światło poprzez naciśnięcie skrótu Ctrl-C, Ctrl-V. Ustawienie światła jest dosyć trudne, więc aby to sobie ułatwić, najlepiej ustawić się w odpowiednim miejscu i trzymając Shift przesuwać lampę. Dzięki temu widzimy, jak wygląda otoczenie i przesuwamy się razem z obiektem, który przesuwamy, a nie przesuwamy obiekt, a my nie wiemy, gdzie dokładnie go przesuwamy, gdy nagle nam zniknie z ekranu. Powiedzmy, że są trzy światła, wyglądają całkiem dobrze. Możemy zobaczyć, jak wygląda teraz gra. Zaczynamy w tym miejscu. Widzimy, że są trzy światła. Jedno nad nami, które mogliśmy przeoczyć. No i gracz w sumie powinien iść tam, gdzie jest ciemno. Ale trochę strach. Więc może zwróćmy na początek. Żeby było przyjemniej, możemy na przykład zamiast podłogi dać trawę albo coś ciekawszego, na przykład chrom, który w lochach był bardziej dosyć rzadko spotykany. A żeby uzyskać jakiś ciekawy efekt z materiału, proponuję wykorzystać marmur, dzięki czemu mamy odblask całego naszego otoczenia i wygląda gra znacznie lepiej. Przynajmniej według mnie, chociaż marmur też był raczej rzadko stosowany w lochach, bo raczej był drogim materiałem.